Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Violent Hearts. I trójka naszych głównych bohaterów tak naprawdę już się spotkała. Niestety Amerykanin potrzebuje... Teraz, potrzebuje lekarzy. Znaczy, potrzebuje lekarza. Lekarza mamy, tylko lekarz nie posiada niestety środków do tego, by mu pomóc. Dobra, dziękuję bardzo. Nie mogłem wyjść tam, bo byłbym pod ostrzałem Niemców. Pytanko teraz takie. Jak ja tu wyskoczę... On ma tu jakieś patrole. Dobra. Ajajajaj, chyba muszę to wrzucić tam wyżej. Dobra, piesku, podrzucisz mi jeszcze jednego? Będę wdzięczny. Piesku, chodź, chodź. Do mnie. Dziękuję. Piękny piesku. No dobra, spróbujmy to wrzucić tam, gdzie trzeba. Czyli gdzieś... tu. Super. Powinno się udać. Dostaniemy apteczkę. Uda nam się... Ediego, on ma Eddie? Już nie pamiętam dokładnie. Z racji tego, że ta gra jest tak... tylko animowana i są dymki zamiast dialogów normalnych, to człowiek może zapomnieć o tym, jak się nazywają poszczególni bohaterowie. Wow! Halt! Aha, rozumiem, że trzeba było przed nimi uciekać w prawo. A, tu można się schować. A, ciekawe. No ale niestety powiem wam, że w tym momencie nie wiem, jak przeciąć ten drut. Pewnie trzeba iść z psem gdzieś tam, bo psa wysłaliśmy na ten drugi plan. I pewnie jak się wrócimy, oni tak chodzą w tej nazad, jak się wrócimy, to gdzieś coś będziemy mogli tym pieskiem coś wyciągnąć. Coś uda nam się... O, było blisko. Oj, 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 oj. Jest! Są szczypce. Dobra, poczekam. Na wszelki wypadek poczekam, żeby, wiecie, nie wejść im w drogę. Oni tutaj kursują w tej i nazad. Także warto poczekać chwileczkę. I zaraz za nimi się skradać. Też poczekam chwilę. Dziękuję. Dobra, lecimy. Jednorazowe są te cęgi, a niestety... No, dlaczego jednorazowe? No proszę, znajdźka. Pięknie. Pierwszej znajdźki nie udało nam się znaleźć. Trudno. Jakieś nowe informacje o labiryntach, jeżeli by chciał coś poczytać. O okopach. A sobie sam aż przeczytam to. Okopy. Pomiędzy stronami istniała różnica w warunkach okopowych. Niemcy, którzy zapewnili sobie przewagę w budowie okopów, umacniali je żelazem i betonem, natomiast alianci grzęźli w błocie. Wpływ na to mogła mieć aliancka taktyka zmian. Żołnierze Ententy? Szczerze? Nie wiem, co to znaczy. Przyznaję się, że nie wiem, co to jest. Żołnierze Ententy odbywali na froncie 7-dniowe zmiany, podczas gdy niemieccy piechurzy byli oddelegowani do określonych stref frontu
na nieograniczony czas, dzięki czemu mieli okazję się zadomowić. No faktycznie. Pomnik ku czci dywizji marokańskiej oraz armaty. 380-kilogramowe pociski. Wow. No to faktycznie... Nie wiadomo, kto to taszczył, co? No już, już, piesku, idziemy spokojnie. Za okopami się trzeba kryć, co? Jak tylko zejdzie z warty, to można się przemieszczać, okej. Okay. Tego pana jakoś trzeba oddelegować stąd. Jak go chochlą zlałem. Dobra, punkt apteczny. Mamy tutaj wreszcie jakiś punkt apteczny. Co ci, kolego? A, tylko go przeciągnął, tak? Dobra, ale co mi z tego? TNT oraz detonator. Wiem co. Tu sobie rzucę. I teraz tak, piesku, chodź tutaj. Weź TNT. No dobra. Właś tam. Ja wezmę to. Teraz tak, ja potrafię to podłączyć tutaj. Pytanko tylko... Aha, i piesek chyba będzie musiał... Dobra, czyli niekoniecznie. Piesku, wracaj tutaj do mnie. Chodź, chodź. Chodź. Ja tam przejść nie mogę, bo inaczej mnie zestrzeli. Tam cały czas jest na warcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Schodzi z tej warty? Czasami schodzi. A jednak to nie tu? Pijabł piesek. Jednak samodzielnie mogę tutaj to spokojnie podłączyć. Uciekam. Jeszcze jedno TNT potrzebuję. Jeszcze jeden dynamit. Temu człowiekowi już nie mogę pomóc, ale tutaj coś pewnie będzie. Co tu jest? Cóż to jest? Znowu jakaś znajdźka, ale ona to mi tak średnio potrzebna. No piesku, co się dzieje? Coś tam znalazł? Potrzebujesz pomocy? Żadnej pomocy. Żadnej pomocy, nie chcę pomocy. Jest, widzę TNT, dobra. Dobra, czyli z pieskiem trzeba będzie zrobić tak. I piesek nam TNT przyniesie. Chodź piesku, chodź tutaj. I przez okno tutaj widziałem, widzicie? Tutaj. Fantastycznie. Dziękuję. Ładne zgranie, kurde. Piękny zespół. Teraz tylko, żeby tego nie zepsuć. Hop. Podłączymy to tutaj. Czekamy. Piesku, chodź. No. Pięknie. Możemy tu już sobie spokojnie, swobodnie przejść? Możemy. Dym zasłonił chyba to wszystko, co tutaj było. Nie widzi nas. Nie wiem, czy z tego budynku on nie prowadzi ostrzału. Ale nie jestem pewien. Dobra, tyle roboty, żeby... zdobyć apteczkę. Faktycznie mądre, to dlatego, że on cały czas stoi w oknie. Piesku! Bardzo chętnie bym chciał z tobą jakoś współpracować teraz w tym momencie, ale niestety nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak. A!
Dobra, jest jakiś punkt apteczny. Tylko pytanie tutaj, chyba trzeba mieć klucz, tak mi się wydaje, co? I ten ma klucz, znaczy przynajmniej tutaj są klucze. Ale potrzebuje pieska. Kurde, nie wiem jak teraz się ten będzie obracał. Potrzebuje psa jakoś tutaj zawołać na dół. On mam nadzieję, że jakoś... Dobra, wszedłem tutaj i co mi to da? A, mogę to odsunąć, dobra. A ja tam mogę chyba się przekopać. Tutaj. Ale nie mogę tego ominąć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Dobra, udało mi się coś znaleźć. A, mogę to przeskoczyć, dobra. Butelka zawsze. Niestety nic innego tutaj nie znaleźliśmy, co? Dobra, to przesunę to niby tam, gdzie miałoby stać. Chyba do niczego więcej mi nie będzie potrzebne. Części. I z tych części pewnie trzeba będzie znaleźć... dźwignię. A masz! Dobra, potrzebuję teraz jakiejś dźwigni. Konserwa, no super znajdźka konserwa. Jest i dźwignia. Super. Dobra, czyli będziemy mogli pieska ściągnąć na dół. Dzięki czemu... Piesku, do środka. Na dół. Patrzcie, a jak widzi psa, to w ogóle nic nie podejrzewa tak naprawdę. Pies się, kurde, gdzieś tam krząta. Potrzebujesz pomocy? Żadnej pomocy. Najpierw to, bym cię prosił, piesku, o wzięcie tego. Później to. Tu, piesku, chodź. Dziękuję. A co on może zrobić temu... gościowi. A, odwrócić jego uwagę. Nieźle. Dobra, lecimy dalej. A cóż to jest tutaj? Przejście. Tylko dokąd tak naprawdę? To jest przejście stąd, skąd przyszliśmy? Nie, niemożliwe. No. To jest inne. Ale nie chcę tego zamykać z powrotem. Dobra. No to w takim razie sprawdźmy to pierwsze od lewej. Kolejne jakieś zagadki. Pysku, jakbyś mógł. Dobra, mamy jakiś łańcuch, który zaraz po chwili i tak jest wciągany do góry. Więc tutaj tylko i wyłącznie łańcuchem możemy w dół manipulować. Co mi jeszcze będzie potrzebne? Tutaj jest jakiś trybik potrzebny, żeby otworzyć pewnie te drzwi. Ja sam mogę to kręcić. Aha. Dobra. Zobaczmy, gdzie w takim razie przesunęliśmy ten hak. Co ja stamtąd mogę wyciągnąć? Aha. Piesku, jakbyś mógł. No tak, potrzebuję to koło, no. Okej. I teraz sobie to przerzućmy gdzieś po prostu. W to miejsce, które chcemy. Możemy tutaj pod nas podrzucić, czy nie bardzo? A, i to podniesie do góry, czyli w takim razie ja tam muszę być, żeby to zdjąć. A piesek sobie spokojnie opuści nam to w dół. Bierzmy, super.
Mamy to, co chcieliśmy. W takim razie otworzymy. Jakiej pomocy? Żadnej pomocy, gro. Czy ty twierdzisz, że ja jestem tak głupi, że nie ogarnę tych wszystkich łamigłówek? Może elementy zręcznościowe niekoniecznie mi dobrze idą, ale to nie znaczy od razu, że musisz mi tutaj tak bardzo pomagać. Chyba raczej wiem, co i jak. Przygodówki zaraz po RPG-ach to w sumie i tak moja najlepsza bajka. No, mam nadzieję, że tak wiecie, jak to jest na kanale u mnie. Czy wreszcie dotarłem do miejsca, gdzie mógłbym znaleźć... Tam jest jakiś, patrzcie. Namiot. Baron von Dorf had escaped again, but Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Reims, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. Faktycznie, słuchajcie, w sumie teraz dopiero pomyślałem, znaczy zorientowałem się, że ona goni za ojcem, który jest, ja nie wiem, tym naukowcem bądź czymś obok tego barona. Czyli w takim razie Freddy goni za zemstą, jeden próbuje znaleźć syna, a ona próbuje znaleźć ojca, więc mają to jakieś wspólne cele, żeby gonić ten wielki sterowiec. 1 czerwca, Francja. Nie mam pieska, więc nie mogę skorzystać z tej dziury. Nie! No, wyszedłem w najlepszym momencie, który mogłem sobie wybrać. Niestety on wychodzi do samej góry i tak to właśnie wygląda. Ma naprawdę, za przeproszeniem... I co, pewnie planujemy wejść na samą górę, żeby tam wskoczyć? Pewnie tak. Dobra, co możemy tutaj zrobić? Co możemy pomóc? Fakty. Katedra w Reims. Jeżeli by ktoś chciał przeczytać. I domowy prąd. Tak, wiem, że on tam poszedł. Tymczasem... Czy ja tutaj coś znajdę? SOS, patrzcie. Mała dziewczynka. Udało jej się uciec. Super. Pytanko tylko teraz, jak ja mam tam przejść. Kolejny poziom. Ale co mi to da? Znajdźka. Tak blisko? Niektóre są obok siebie? To w takim razie jednej albo dwóch. Przepraszam, najmocniej nie ma. No kurde, nie wiem za bardzo, jak to mam zrobić. Pewnie trzeba by było podciągnąć drugi koniec tej belki, a ewentualnie opuścić ten. Wiem, tam były już kleszcze. Trzeba te kleszcze jakoś zdobyć, chodź piesku. I utniemy wtedy z tego balkonu u góry. Jak ja to przesunę... No właśnie, ale zaraz, poczekajcie. Ja to sobie przesunę i bym teraz poprosił... Mogę to jeszcze przesunąć? Mogę. No i super. No co tam, piesku?
Dobra, i teraz powinienem chyba dać... Aj! Wlazłem jeszcze raz tutaj, no. Powinienem dać radę tam uciąć to u góry. I uwolnić tego człowieka. Uda się? Jasne, że się uda. Jak zwykle jednorazowe. Sam chyba sobie już poradzi, nie? Wydostać z tego budynku. No dobra. W takim razie ten budynek załatwiony. Wszystkim, którym mogliśmy pomóc, pomogliśmy. SOS. Dźwignia, tak? Tobie jest dźwignia potrzebna. Skąd ja ci wezmę dźwignię, człowieku? Okej, na sam dół spuściłem. W takim razie tutaj chyba pewnie zejdziemy w dół, właśnie. Młotek w takim razie gdzieś nam się zapodział po drodze. Tam. I stój grzecznie, piesku. Ktoś tutaj próbuje wciągnąć... Piesku! Na dół. I teraz tylko jeszcze potrzebna by nam była... Co by nam było potrzebne? Wiem. Być może ten gość nie potrafi znaleźć w tym... W tej szafie. No powiem szczerze, że nie wiem gdzie szukać, bo tam jest szafa. W tej szafie bardzo możliwe, że... jest to, czego potrzebujemy, czyli właśnie ta dźwignia. No nic, dobra, no to w takim razie na razie dźwigni tutaj niestety nie jestem w stanie znaleźć. Być może jeszcze w jakimś innym miejscu i się będzie trzeba cofnąć. Też jest taka możliwość. Chodź, chodź, piesku. Bo tutaj nigdzie nie widzę żadnej możliwości znalezienia dźwigni. Być może... Właśnie. No chciałbym im jakoś pomóc. A, tak, dobra. Nie da rady? Potrzeba nam więcej ludzi, żeby to pchnąć, co? Raz, dwa, trzy. Żeby pchnąć to, to potrzeba ilu? Jeszcze raz. Że im pokazało. Ty i czterech innych, czyli potrzeba w takim razie jeszcze jednego. Ale że był ten jeszcze jeden, to potrzeba nam go uratować. Albo tego uratować. I on ma dźwignię. Tak, właśnie tak. Super wyciągnięty. Chodź, chodź piesku. Chodź tam dźwignią. Tam jakieś dziecko w ogóle jeszcze jest do uratowania. Więc bardzo możliwe, że trzeba będzie przejść właśnie tą dziurą do tego miejsca. Chodź, chodź piesku. Trzymaj to cały czas przy sobie. Ja cię tutaj zostawię. Tam. Dzięki czemu będę mógł cię wrzucić na górę razem z tym. Pięknie. Poradzisz już sobie? Mam taką skromną nadzieję. No, i teraz będziemy mogli wszyscy to przepchnąć, tak? Jeszcze piesku bym cię poprosił raz o podniesienie tego. Ja sobie sprawdzę tą szafę, która tam jest, bo ona dość ciekawie wygląda na taką interaktywną, którą można otworzyć i się nie myliłem. Dzięki czemu znajdę ten młotek, czy co to tak naprawdę jest. Jakbyś mnie opuścił, to bym był wdzięczny. Ja chyba cię będę musiał... Aha, no tak. To sobie podnieś to. Nie wiem, czy ja mogę z nim zjechać? Chyba nie, bo nikt nie... tej dźwigni by nie ruszył.
Dobra. Jesku? Dzier musi być na podobnym poziomie. Chodź tu. No i teraz będziemy mogli chyba to przepchnąć, co? Tak mi się wydaje. Ziomuś, kamy. Super. No dobra. Tylko teraz tak, czy to dziecko, które tam jest, możemy uratować stąd? Niestety chyba nie, w takim razie musimy wejść na dół. Nie ma innej opcji. Myślałem, że wiecie, ten budynek jest jakoś połączony. Tam dziecko płacze, więc mogę się założyć, że jakoś je trzeba będzie uratować. A może niekoniecznie. Pewno do nas też strzelali? Czy nie? Jak na razie jest spokojnie. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Wielkie organy? What the hell? Aha. Wypadło to centralnie pode mnie. Kurde, trochę za późno. Niech rzuci w to miejsce. Bo ja muszę podejść. A, na takiej zasadzie, dobra. Niech rzuci tutaj. No to powiem wam szczerze, że... Trzeci mu tam wybuchł. I co, znowu zaczną uciekać, co? No nic, dobra. To sobie tutaj skończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za wasz czas. Okej. Okay.